Kuleczki na kaszel. Teraz mnie to bardzo fajnie ratowało. Wiele razy, jak ten kaszel mnie męczył, jeszcze nadal trochę mnie męczy po tej ostatniej infekcji. No i odkryłem te kuleczki, będąc w Delhi. To było jakoś 2006-2008 rok. I jakiś kaszel mi taki uporczywy się przyczepił. No, cały czas tak mi łaskotało, drapało w gardle, prowokowało do kasłania. I taki suchy kaszel, uciążliwy, ciągle, ciągle, ciągle. W końcu poszedłem do apteki. Powiedziałem, co mi jest. No i gość mi właśnie dał takie kuleczki ziołowe, tamtejsze, na kaszel. Tak to wygląda. Wtedy w każdej aptece można było to kupić za grosze, grosze dosłownie. Grosze. Jaką tu cenę podają? Zawsze cenę podawali. 40 rupii. No to 2 złote. By wychodziło mniej więcej chyba taka buteleczka tych kuleczek. Tu jest no kilkaset. To ja to sobie brałem do ust, pod język. Jedną, dwie takie kuleczki. No i dosłownie już po 2-3 minutach ssania łagodził mi się ten kaszel. Taką kuleczkę, to jak się jej tam bardzo intensywnie nie ssało, to około pół godziny nawet w ustach to było, później pewnie z godzinę spokoju. No i tak mnie wtedy to ratowało. One tam występują jeszcze w takich większych słoiczkach, chyba gdzieś 3-5 razy większej objętości. No to bardziej się opłacało tam te większe kupić. Teraz jeszcze po tych, ile to już, po ponad 10 latach, jeszcze te kuleczki są w miarę skuteczne. Troszeczkę już się smak zmienił, trochę osłabił, ale jeszcze działają, jeszcze działają. Oni też jeszcze, dodatkowa rzecz, w Indiach trzeba wiedzieć, że tam podają datę produkcji, manufacture date, wrzesień 2000, co tu jest, 6 chyba, czy 5, i gdzieś w instrukcji, czy na pudełeczku jest podana, sugerowana trwałość, także to zawsze jest data, przynajmniej wtedy tak było, data produkcji, nie data przydatności tam do użycia czy coś. Ayurvedic medicine, czyli Ayurveda, czyli to jest, Veda to jest wiedza, Ayur medyczna, czyli wiedza medyczna, po prostu no, farmaceutyk, jakieś tam lekarstwo. Ayurveda to nie jest jakieś tam magiczne jakieś słowo, jakaś dziwna wiedza tajemna, to jest po prostu wiedza medyczna. Ayurveda, na polski tłumacząc, wiedza medyczna. No a że bardzo starożytna w Indiach, no bo tam jest bardzo wiele tysięcy lat historia, no to to już tak tam jest. Więc te kuleczki bardzo polecam. Dla mnie one są 100% skuteczne natychmiastowo. Ulgę przynoszą wielką. No mam nadzieję, z racji tego, że są ziołowe, to nie mają kompletnie żadnych skutków ubocznych. Smak one mają bardzo przyjemny. Dla mnie przynajmniej taki mentolowo-kamforowy troszkę, takie nuty smakowe tam wybijają się. No i poza tym coś tam takiego w tle różnoziołowego.
Trudne do opisania. No to tak. Kuleczki ziołowe na kaszel. W instrukcji. To jest w Hindi. W instrukcji podają skład, więc dla bardziej dociekliwych to można sobie sprawdzić, co to są te składniki. Prawdopodobnie takie jakieś najzwyklejsze. Lawanga, no to już się domyślam, że to są goździki. Kapur elaci, też znane mi nazwy, nie pamiętam. Peppermint pool, czyli chyba kwiaty mięty pieprzowej na kaszel. Bardzo świetna, fajna rzecz. Może gdzieś przez internet można zamówić, a może w Polsce ktoś to już sprzedaje. O, pika pika, żeby wyłączyć coś na kuchni. Welcome in India. Which day in the Indian? Three weeks only. Okay.